Stoję przy relikwiach świętego Jana Pawła II, które zostały przywiezione z Krakowa. A wszystko zaczęło się w ubiegłym roku, gdy pojechaliśmy z kolegą na rekolekcję dla kapelanów Straży Pożarnej. I tam udaliśmy się do takiej miejscowości Kraczkowa, w której znajduje się krzyż, który kiedyś święty Jan Paweł II trzymał podczas ostatniej drogi krzyżowej, która odbywała się w Koloseum. On natomiast był w kaplicy swojej na Watykanie i tam trzymał krzyż. I ten krzyż był przywieziony tu do parafii, był adorowany. Modliliśmy się przy tym krzyżu. I tak wtedy pomyślałem sobie, czy nie warto byłoby zadbać o to, aby w naszej parafii na stałe znalazły się relikwie świętego Jana Pawła II. Wystosowałem odpowiednie taką prośbę. Ksiądz biskup Kazimierz Gurda potwierdził to podanie, wyraził zgodę, aby w naszej parafii znalazły się takie relikwie. Przygotowania zaczęły się praktycznie od wymyślenia takiego tła, w którym mógłby być umieszczony relikwiarz z relikwiami. Są to kontury Bazyliki Świętego Piotra i cytat na nim, nie lękajcie się, jest z pierwszej homilii, którą wypowiedział Jan Paweł II podczas swojej mszy świętej, gdy rozpoczynał swój pontyfikat. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To będzie hasło jego życia, jego pielgrzymowania. Na kolumnach są umieszczone daty urodzin, a więc 18 maja 1920 rok i data śmierci 2 kwietnia 2005 rok. Oczywiście ta ostatnia data jest nam najbliższa, ponieważ wiele osób, wielu Polaków jeszcze pamięta te ostatnie tygodnie, dni tuż przed śmiercią świętego Jana Pawła II. Udałem się do Krakowa, aby tam z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza otrzymać te relikwie, które znajdują się w tym relikwiarzu. Mamy herb papieski i potwierdzenie autentyczności, że to nie jest zwykła krew, tylko że jest to autentycznie krew świętego Jana Pawła II. Teraz możemy cieszyć się, ponieważ od niedzieli 3 kwietnia 2022 roku już te relikwie zostaną z nami, daj Boże, na zawsze.